Jestem kierownikiem zespołu Pogranicze, działającym przy świetlicy gminnej w Szypliszkach. Zespół powstał w 1982 roku, a więc już 38 lat działa. Odtwarzamy kulturę z pogranicza polsko-litewskiego, stąd właśnie ta nazwa Pogranicze. Myślę, że jak najbardziej pasująca do naszej pracy. Co robimy? A więc tak. Udało się nam odtworzyć pieśni nie tylko ludowe, ale również i obrzędowe, religijne, pieśni, które funkcjonowały na naszym terenie, więc pieśni z całego roku. Udało się nam również odtworzyć tańce, które były tańczone, załóżmy, 100 lat temu. Jak również obrzędy, które funkcjonowały tutaj też, odtworzyliśmy, poza weselem, bo no, wiemy, że do wesela potrzeba dużo materiału, dużo pieśni obrzędowych, a ich nie udało się wszystkich po prostu zdobyć i odtworzyć. W jaki sposób ta praca nasza przebiegała? A więc bardzo dużo pieśni do zespołu przynieśli sami członkowie zespołu, bo ci najstarsi członkowie, którzy byli założycielami zespołu, to PESEL zaczynali od dwójki, a więc też już byli w miarę wiekowi i znali dużo tych starych tradycji, starych pieśni, więc oni przynieśli te pieśni do zespołu. Później, jak już zdobyłem magnetofon, to nagrywałem najstarszych ludzi mieszkających na naszym terenie i te pieśni właśnie później były uczone, przeważnie przeze mnie, przepisywane, uczone i później ja to przynosiłem na zespół. Również robiłem nagrania tuż za granicą litewską, a więc tam spośród żyjących Polaków, tam też jeździłem i też nagrywałem stare pieśni. Tamte pieśni były niczym nieskażone, dlatego że granica była bardzo ścisła, bez kontaktów. Oni nie mieli żadnego kontaktu z Polski, a więc te pieśni, które znali, które pamiętali, po prostu oni były tak jakby zweryfikowane, były dobre. I te pieśni też również zostały włączane do repertuaru. Również ludzie mi przekazywali różne zeszyty stare z pieśniami, którzy przepisywali, załóżmy, przed wojną, bo no, nie było powszechnych śpiewników, a więc każdy, kto lubiał śpiewać, kto interesował się pieśniami, to w pierwszej kolejności starał się je zapisać, a więc tych zeszytów mam kilka przekazanych. To pomogło dla mnie po prostu uzupełnić tekst pieśni, bo czasami były pieśni nagrane w takich okrojonych, okrojonym tekście, bo ludzie nie pamiętali, wiadomo, no tego, ale później ja w tych śpiewnikach znajdywałem kompletne teksty i to już później już do zespołu ta pieśń po prostu przychodziła już tak jakby kompletna. Czasami nawet pieśni po kilku latach dalsze zwrotki odnajdywały się, więc też to było czasami 20 lat temu śpiewaliśmy krótszą wersję, a dzisiaj śpiewamy wersję dłuższą. Z tego, że po prostu ktoś nam te pozostałe zwrotki przekazał, dośpiewał tam czy tego. Także to też później już w późniejszym okresie ta pieśń była dłuższa i tak jakby w całym skompletowaniu. Przejechaliśmy część Europy. Nie całą, ale część Europy. Począwszy tak na wschód, najdalej byliśmy w Lipiecku w Rosji, to tak między Moskwą a Woronerzem. Jechaliśmy przez Katyń, przez Smoleńsk do Woronerza. Tam byliśmy na ogólnorosyjskim festiwalu kultury tradycyjnej. No i a na zachodzie to najdalej byliśmy w Londynie. No byliśmy w Paryżu, również byliśmy we Francji, tam 10 dni byliśmy we Francji, dawaliśmy bardzo dużo występów. No i dwukrotnie byliśmy w Niemczech, a więc też na takim europejskich festiwalach w Rudolstadt, a więc tam jest taki bardzo duży europejski festiwal.
No i na Europaradzie w Hanowerze też byliśmy. No i tutaj za naszą wschodnią granicą Litwa, Łotwa, Estonia, Białoruś, Ukraina, Rosja, Kaliningradzka Republika, to byliśmy niezliczone ilości, a więc bardzo dużo. I załóżmy, na Litwę jeździmy 30 lat już. I z Rosją, z Czerniachowskim, z Kaliningradzką Republiką, z Kaliningradem mamy współpracę 25-letnią. Tak samo mamy współpracę z Łotwą już 25 lat, z Białorusią. No, na Ukrainie byliśmy 4 razy, a więc niewiele, bo to jest daleko od nas. Ale w Estonii też byliśmy raz też na europejskim festiwalu. Zawsze staramy się godnie reprezentować swój region. No, jak na europejskich, na międzynarodowych festiwalach, no to reprezentujemy Polskę, a więc również godnie reprezentujemy nasz kraj. Ale śpiewamy tylko i wyłącznie nasze pieśni z naszych wsi tradycyjne, z tego pogranicza polsko-litewskiego. Stroje do zespołu zostały odtworzone, bo strój nie zachował się. Nie zachował się dlatego, że tutaj wojny, w czasie wojen tutaj fronty przebiegają. Potem społeczność zresztą była biedna, więc tych strojów nie mieli nagromadzono dużo, a więc po prostu te stroje zużyły się, nie pozostały. Tam jakieś śladowe może wzory, ale tak mało tego pozostało. Trzeba było zrobić badania. Też zrobiła badanie. Zaprosiliśmy fachowca, więc starszego kustosza z Muzeum Etnograficznego z Warszawy, panią Barbarę Kaznowską. Ona przyjechała i tutaj rozmawiała z paniami, rozmawiała z krawcowymi, rozmawiała z kobietami starszymi, którzy tkali na krosnach, które umieli tkać, które wiedzieli, jakie tkaniny były tutaj wykonywane, jak były szyte te stroje. I w taki strój zaprojektowała i do tego stroju po prostu nikt nie ma pretensji. Jeździmy po festiwalach i jest oceniany również strój, a więc a nikt nie miał do nas żadnej uwagi, a więc myślę, że ten strój został opracowany dobrze. Kto jest w naszym zespole? Jacy są ludzie? Są ludzie przede wszystkim pochodzący z naszej parafii. A więc mimo, że teraz może mieszkają już w Suwałkach, gdzieś tam wyjechali, będąc na emeryturze, czy gdzieś tam do miasta, ale tutaj urodzili się i tutaj wywodzą się z tej kultury, bo z innej kultury to ludzie niezbyt dają rady w naszym śpiewie. Rozbieżność w zespole wiekowa była duża. Był taki okres, że pan miał 90 lat, a najmłodszy członek zespołu 14 lat, czy jeszcze może mniej 13 lat, więc taka duża rozbieżność wiekowa. Również wielopokoleniowa. Zdarzało się, że były 4 pokolenia z jednej rodziny. Byli dziadkowie, rodzice i wnukowie. I także 4 pokolenia przewinęły się przez zespół. I przeważnie w zespole to były członkowie, to byli tak związani z rodzinami, a więc dano rodzino. Mama przyprowadzała córkę, czy jakoś swoją siostrę, czy jakoś kuzynów. No zawsze po prostu, no, żeby taka była jakaś wiarygodność. No bo tak ktoś z zewnątrz to tak nie chce wchodzić w grupę. Natomiast z rodziny to zawsze zachęcają, tłumaczą, rozmawiają, mówią, że to jest dobre, że możemy zwiedzić, możemy poznać inne zespoły, różne koncerty możemy oglądać za darmo, będąc na festiwalach. A więc, że to warto należeć do zespołu i po prostu ci ludzie przychodzą, angażują się. I zawsze, jak to w rodzinie, to zawsze opieka jeden na drugim. Starsi mają opiekę nad dziećmi, ja nie musiałem brać opiekunów, bo oni jechali, te dzieci, jak byli tam, czy nawet dzieci, czy młodzież później, ona była pod opieką właśnie rodziców, czy kuzynów, czy dziadków. A więc nawet i to też było korzystnie dla mnie, jako pod względem opieki nad młodzieżą. Przez zespół w ciągu tych prawie 40 lat przewinęło się 120 osób. Było dużo młodzieży. Młodzież pozakładała rodziny,
kilka, sześć chyba par z powstało małżeństw w obrębie zespołu, a więc tancerze po prostu pozakładali związki małżeńskie. Teraz mają małe dzieci, a jest nadzieja, może kiedyś wrócę z dziećmi i znów będzie wielopokoleniowy zespół. No. Młodzież jest nieskora teraz do uczestniczenia w zespołach takich tradycyjnych. Już mają inne zainteresowania i trudno ich namówić, a wiadomo, że tu jest potrzebna dyscyplina, tu trzeba bardzo dużo pieśni nauczyć się na pamięć, a nie pozwalam śpiewać z kartek. No wiadomo, że bez tradycji, bez kultury to jesteśmy niczym. Natomiast jeżeli mamy swoją kulturę tradycyjną i ją potrafimy przedstawić, to tak jakbyśmy udokumentowali swoją tożsamość.